Partnerami dzisiejszego odcinka są wymienbitcoina.pl, czyli polska sieć kantorów stacjonarnych, w którym w każdym punkcie masz zapewnione bezpieczeństwo transakcji, wsparcie przy zakupie i sprzedaży Bitcoina, Ethereum, USDT oraz 400 innych kryptowalut. Informacje na temat punktów i prowizji znajdziesz na stronie internetowej www.wymienbitcoina.pl. Ariten, dostawca bramki płatniczej Gateway dla Twojego biznesu Web3. Widgetu do zakupu kryptowalut za pośrednictwem Twojej strony internetowej oraz kantor internetowy Ariten Exchange, gdzie możesz skorzystać z błyskawicznych transakcji online do zakupu swoich kryptowalut. Dzień dobry. Dzień dobry. Masowa adopcja kryptowalut. Kiedy to nastąpi i jak szybko możemy się tego spodziewać? Pytanie, czy musi nastąpić po pierwsze, a po drugie, w jaki sposób sprawdzimy, czy jest masowa adopcja? Czy już jej nie mamy? Myślę, że jeszcze jej nie mamy. Masowa adopcja, mam nadzieję, że nastąpi. Może nie tyle, że musi, ale bardzo chciałbym, żeby nastąpiła. No dobrze, ale to co masz na myśli, mówiąc masowa adopcja? Że co, że w każdym sklepie, w kiosku będziesz, czy nie wiem, kupując bilet do MPK będziesz miał, nie wiem, płatność krypto, to dla Ciebie jest adopcja jako dodatkowa alternatywa obecnych środków płatności? Czy mówisz tutaj o tym, że to Bitcoin i kryptowaluty wyprą obecne fiaty i oprzemy się, nie wiem, na cyfrowym pieniądzu? Bardziej bym powiedział, że masową adopcję rozumiem tak, że tak jak ludzie używają e-maila i nie muszą wiedzieć, jak działa e-mail, ale wysyłają te maile, jest cały czas poczta, prawda? Nadal działająca taka fizyczna, są listy. No to analogicznie podchodzę do masowej adopcji kryptowalut. Jak dojdzie do sytuacji, kiedy ludzie będą w stanie używać tych kryptowalut bez konieczności rozumienia, jak one działają, i będzie to na tyle popularne, że ja będę mógł wysłać krypto do kogoś bez zakładania walleta dla tej osoby, to wtedy dojdziemy do tej masowej adopcji. No dobrze, a czy masowa adopcja w takim razie równa się wzrost ceny Bitcoina? Wydaje mi się, że równa się masowa adopcja, ponieważ w takiej sytuacji będzie po prostu więcej kapitału na rynku, chociaż wiadomo, że największy wpływ będą mieli gracze instytucjonalni i korporacje. No to pierwsza rzecz, a druga rzecz, nawet chociażby spójrz sobie na, jaka jest płynność na złocie. Czy złoto potrafi robić takie ogromne wzrosty jak Bitcoin? Chodzi mi o to, żeby Twoja wypowiedź nie była wypowiedzią odebraną przez wiele osób jako okej, czyli 100 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, czy 200 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina, to jest całkiem realne. Czy chyba, że tak uważasz? Wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie czasu będzie to coś realnego do osiągnięcia, ale nie wiązałbym kursu kryptowalut z masową adopcją tak bardzo ściśle, tylko technologię i łatwość dostępu. No tak, mówisz o technologii, no ale za kryptowalutami stoi technologia blockchain. Mhm. No więc jeżeli mówimy o technologii blockchain, to banki już obecnie wykorzystują technologię blockchain chociażby do, nie wiem, jakiejś transparentności prowadzenia rejestrów, czy chociażby obniżenia kosztów takich transakcji. I jest to normalna rzecz. No i teraz pytanie jest jedno. Przecież mamy CBDC, które generalnie też jest oparte o technologię blockchain. Mamy prywatne blockchainy. No to czy pieniądz, który mamy obecnie, dalej będzie tym samym pieniądzem, tylko oparty o lepszą technologię, więc jakby nic się nie zmieni w naszym świecie oprócz tego, że technologia jedna wyparła drugą. Jak oglądaliśmy filmy 30 lat temu i oglądaliśmy je na kasetach VHS, teraz oglądamy je przez jakiś, powiedzmy, szybki streaming typu Netflix albo ewentualnie na Blu-rayu. Mhm. Ale czy ty dalej oglądasz ten sam film? Dalej. Tak samo? W tej samej pozycji? Dalej oglądam ten sam film. No to pytanie, czy w takim razie potrzebujemy tej adopcji i w ogóle ta adopcja nastąpi? Albo i to kolejna rzecz, czy dojdzie do takiego momentu, w której mówiąc kryptowaluty, myślimy Bitcoin, czyli idąc dalej za tym tokiem, że będę mógł każdemu, kogo znam albo nie znam, przesłać kryptowaluty i każdy będzie miał ten wallet. Czy to będzie potrzebne? To drugie. A czy będzie potrzebne? Na ten moment nie znamy żadnego innego rozwiązania, które działa 24 na 7 i jest tak bardzo tanie, żeby przesłać jakieś swoje środki na drugi koniec świata. Ale to dalej jest blockchain. To nie jest kryptowaluta. To dalej jest blockchain. Tak. Więc równie dobrze za 10 lat
przesyłając polską złotówkę, nie będziemy korzystać z przestarzałych, powiedzmy, sposobów przechowywania danych i dokonywania transakcji, wymiany tych informacji między serwerami, jak jest to dotychczas, jeżeli chodzi o polskie banki komercyjne, czy mówimy tutaj o w ogóle europejskich bankach. My dalej będziemy mieć tą samą złotówkę, to samo euro, tego samego dolara, który będzie dokonywał, który będzie przesyłany w ciągu jednej sekundy. Po prostu zamiast tego, nie wiem, trona, który ma szybką sieć, tak, czy nie wiem, no obojętny teraz, to nie będzie tego trona, tylko będzie dalej ten sam dolar, tylko że na innej infrastrukturze, szybszej. Ale razem z tym innym dolarem mogą pojawić się ułatwienia związane z kryptowalutami, takimi, które nie są stablecoinami, o których pewnie dzisiaj też trochę powiemy. Na pewno tak, ale pytanie jest takie, w takim razie, co ma jednak to do adopcji, po co będą nam to? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Mówimy o przesyłaniu wartości. Przesyłaniu wartości? Tak. Przechowywaniu wartości. No dobra, okej. Po części Cię rozumiem, natomiast dalej stoję przy swoim stanowisku, że no, nie do końca uważam, że te kryptowaluty będą na przykład cały czas te główne, rdzenne rosły na wartości, bo uważam, że z czym większą to jakąś tam masową bardzo adopcją, ale bardziej mówiąc o masowej adopcji, mówię tutaj o kwestii zainteresowaniu inwestorów po prostu w tą grupę aktywów, tak? To czy będzie taka sytuacja, że ta cena będzie po prostu nieskończoność mocno rosła, czy nie? Bardziej będzie to, że te 5 minut tych kryptowalut już ma za sobą, tak? I to jest koniec. A co jeśli byśmy zmienili słowo inwestorzy na użytkownicy? No dobra, ale w takim razie mowa tutaj o użytkownikach na zasadzie, że zwiększyłbym adopcję, czyli zwiększyłbym popyt na Bitcoina w momencie, kiedy chciałbym tego Bitcoina przekazać drugiej osobie. No ale ta druga osoba dalej żyje w świecie tradycyjnym. Nie moglibyśmy sobie pozwolić na tak szybko zmieniające się aktywo, aby wyceniać je do towaru. Wrócilibyśmy się do epoki kamienia łupanego, gdzie byśmy się wymieniali znowu muszelkami. Wystarczyłaby dodatkowa funkcjonalność w takim oprogramowaniu, zakładam teraz rzucam, która by pozwoliła użytkownikowi na decydowanie, czy środki wartości, które przyjmuje załóżmy w Bitcoinie, tak, są automatycznie konwertowane załóżmy do dolara. W ten sposób W ten sposób umierasz. W ten sposób twoja, no jakby, no nie ukrywajmy, mówisz, przejdźmy do dolara. Czyli dalej tym... Mówię, dajmy wybór. No dobra, ale jeżeli dalej istnieje dolar, to tak na razie ten dolar, jeżeli dajesz komuś wybór, zostań przy Bitcoinie albo wymień na dolara, to zostań przy Bitcoinie oznacza spekuluj dalej, bądź w grze. Może ci się uda więcej albo mniej zarobić, bo dalej masz bardzo ruchome aktywo. Albo chcesz wyjść do bezpiecznej przystani, którym jest dolar. Więc... A to jest decyzja użytkownika. No tak, ale ile takich będzie użytkowników, którzy będą chcieli spekulować, a ile będzie takich, którzy jednak podchodzą bezpiecznie do swoich finansów? Ile jest osób, które inwestują, a ile, które nie? Niekoniecznie bym to nazwał w taki sposób, że chcą spekulować, ale może chcą przechowywać wartość wtedy w Bitcoinie. No, a tutaj wartość nie możesz przechowywać w dolarze? Możesz przechowywać w dolarze, ale możesz też w Bitku. No tak, ale z większym ryzykiem. Tak, i to jest decyzja użytkownika. Czy to nie dalej jest spekulant w jakimś tam stopniu? To będziemy wiedzieli, jak dojdzie do masowej adopcji. Bo czyli co, możesz zakładać... Może nie być aż tylu wahań. Albo aż tak... Okej, no to o tym nie powiedziałeś. No ale to w takim razie chodzi Ci o to, że jest taka możliwość, aby na przykład ta cena Bitcoina dalej do dolara, ale utrzymywała się na podobnym poziomie. Tak, bez takich wielkich ruchów w momencie, kiedy na przykład Elon zrobi tweeta. No tak, znaczy to oznacza tylko niskiej kapitalizacji tego rynku i to przez co no, są takie ruchy, a nie inne. No okej, dobrze, czyli idąc twoimi argumentami, twoim stanowiskiem, czy w takim razie uważasz, że dopiero przed nami ta ogromna adopcja i jeżeli tak uważasz, no bo tak za tym się opowiadasz, to ile lat potrzebujemy na taką adopcję? Wydaje mi się, że spokojnie kilkanaście, patrząc na to, jak
szybko doszło do adopcji internetu i korzystania z internetu. Jeśli pierwsze połączenie internetowe, jeśli teraz się nie pomylę, byłoby gdzieś tam w 72 powiedzmy, a faktycznie ludzie zaczęli łączyć komputery gdzieś w latach 90, no to minęło sporo czasu. Teraz oczywiście ze względu na globalizację te zmiany będą zachodziły szybciej, jednak nadal z mojej perspektywy będzie to coś w okolicy kilkunastu lat. Czyli ty podchodzisz do adopcji kryptowalut na zasadzie, że one mają zastąpić... Dalej mamy pieniądz fiducjarny. Który ma być po prostu wypchnięty i stać się kolejnym pieniądzem fiducjarnym? Nie, ponieważ z definicji pieniądz fiducjarny to jest pieniądz, który emituje bank centralny zgodnie Dokładnie. Z polityką monetarną danego państwa. Okej, czyli... Wychodzi na to, że mamy od 50 lat, no bo liczmy sobie, że w 70, w latach 70 Nixon zdjął parytet do złota, jeżeli chodzi o dolara. W tym też o to momencie pojawił się nam waluta fiat, o której wspomniałeś. Więc obecny system bankowy, obecny system w ogóle monetarny, przepływ pieniędzy opiera się na idei, która trwa 50 lat. I ma swój model. Okej. I w tym modelu ten system działa tylko dlatego, że masz walutę fiat. Mhm. Więc jeżeli ty byś chciał tą walutę fiat zastąpić pieniądzem... Uzupełnić. Uzupełnić, ale nie zastąpić. Tak. To powiedz mi, do czego to będzie... Po co będzie nam... Dlaczego w takim razie nie lepiej po prostu mieć samą technologię blockchain, która usprawni obecny system, bo nie mamy pomysłu na nowy? Czy nie powinniśmy się pokusić tutaj o stwierdzenie, że kryptowaluty powinny nam być tym zalążkiem nowego ładu ekonomicznego, czegoś zupełnie nowego, czego jeszcze nie wiemy, czym będzie? Uzupełnieniem starego i zobaczeniem, jak w perspektywie czasu ten stary system byłby wypierany przez nowy. Okej, to w takim razie jak wygląda ten nowy system? Opowiedz o tym. Nowy system w moim odczuciu wyglądałby w taki sposób, że działałby równolegle razem ze starym systemem. Tak jak mamy obecnie gotówkę i karty. Nie każdy korzysta z kart, nie każdy korzysta z gotówki, prawda? Ale czy gotówka, czy karta to dalej jest ten sam system? Jest troszeczkę inny. Jak to? No gotówka jest niczym innym, jak po prostu też tym samym, co zapis cyfrowy w banku. Ale gotówka nie jest cyfrowym zapisem w banku. Ale możesz zamienić cyfrowy zapis w banku na gotówkę. Cały czas. Jest to jeden do jeden wymienialna. Tak. Wiadomo, no, dlatego, nie rozmawiajmy sobie o rezerwie cząstkowej i tak dalej, no bo tak, ale, ja wiem, do czego dążysz, ale... I teraz zobacz, że skoro jest wymienialny jeden do jeden, to tak samo mówię o tej masowej adopcji kryptowalut. Jeśli ten nowy system związany z kryptowalutami byłby wymienialny jeden do jeden z starym systemem i to też miałem na myśli, kiedy mówiłem, że użytkownik by decydował, czy bardziej chciałby się opierać na kryptowalutach, czy bardziej od razu otrzymywać w fiatach. No, widzę, że się nie dogadamy w tym temacie, natomiast wydaje mi się, że to jest idealne zapytanie tutaj do Was, kochani, nasi widzowie, po której stronie byście się powiedzieli, bo mówię, no nie znajdziemy tutaj nici porozumienia. Się chyba nie dogadamy. Chyba nie. Natomiast na pewno, jeżeli chodzi o kwestie masowej adopcji, można byłoby mówić godzinami. Przede wszystkim są ważne regulacje, które na ten moment są daleko za technologią blockchain i nie nadążają za tym, jak ta technologia się rozwija. Jeśli znajdziemy na to rozwiązanie, to wtedy też ta masowa adopcja może przyjść troszeczkę szybciej, ale przede wszystkim chodzi o to, aby ludzie mogli korzystać z technologii blockchain, z kryptowalut w taki sposób, że nie musieliby wiedzieć, jak ona działa, ale by mogli wykorzystywać to, w jaki sposób ona działa. To dalej jednak, tutaj moje stanowisko jest takie, ok, nawet jeżeli miałoby to tak być, to wcale nie oznacza, że taka adopcja miałaby ewentualnie wpłynąć na wzrost ceny kryptowalut. Bo ty mówisz o tym, że to nie są spekulanci, którzy chcą tylko zamienić na chwilę i przytrzymać, natomiast też trzeba mieć świadomość tego, że jeżeli ktoś to przyjął, ktoś to sprzedał, więc generalnie równowaga cenowa na rynku może dalej zostać utrzymana. A czy ktoś, kto kupuje złotą monetę, będzie spekulantem, czy będzie kimś, kto chce przechować sobie wartość w tym złocie? O,
wydaje mi się, że jest tym i tym. Czy każdy posiadacz złota jest spekulantem? Nie musi być. To prawda. Okay. Czyli tu się zgodzimy. Tak. Nie musi być, to prawda. Zależy, co jest twoim przeznaczeniem. Tak samo w przypadku Bitcoina. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że jeżeli zamrażasz swoje pieniądze, bardziej dywersyfikujesz, może to jest lepsze powiedzenie, w inne aktywa, które również są mocno ruchome, dalej jakaś tam taki nutka, zalążek spekulanta z tyłu głowy jest. Może troszeczkę. Tak, ale dajcie znać, co wy sądzicie o masowej adopcji, jak sobie ją wyobrażacie. Kogo stanowisko jest bliższe waszemu sercu. Dokładnie. Wracając jednak do kwestii stablecoinów. Co ty uważasz o samych stablecoinach? Uważasz jako dobrą, bezpieczną alternatywę, czy jednak alternatywę z jakąś tam dosyć dużą albo średnią dozą ryzyka? Natomiast coś za coś, czyli tu masz płynność, szybki dostęp, ale fizycznie to ty nie wiesz, czy ten jeden cyfrowy dolar będzie kosztował tyle, co ten prawdziwy papierkowy dolar. Czy ma faktyczne pokrycie? Oczywiście. Dokładnie. W momencie, kiedy mówimy o stablecoinach, jest dużo znaków zapytania na ten moment, dużo niepewności. Widzieliśmy, co się wydarzyło w momencie upadku systemu z Luny i z całym UST. Powiem ci tak, poczułem jak mało kto. Tak, sporo osób poczuło to między innymi również. Także jest dużo znaków zapytania i zagrożeń, ale z tego względu, że jest to rynek nowy, świeży cały czas. Ile minęło lat od powstania pierwszego stablecoina? Oj, no nie no, Tether to już jest od dawien dawna. Nawet ile to jest dawien dawna? 2015 stawiam, że jest Tether? No to myślę, że 8 lat to dalej nie będzie zbyt długi okres. Nawet powiem ci, że będę to od razu sprawdzał. Tak, Tether powstał w listopadzie 2015. Kurde, ale trafiłem. Niesamowita wiedza, Patryk. No dobra, no ale wracając jednak do zabezpieczenia samego Tethera, to od razu wjechaliśmy z grubej rury, bo rozmawiamy o emitencie największego stablecoina, znaczy najbardziej płynnego, z największą kapitalizacją stablecoina. I w mojej opinii są to właśnie ryzyka związane z tym, że ten rynek jest bardzo młody. To, że Tether powstał w 2015 roku, dla mnie jest argumentem za tym, że to jest młody rynek, który jeszcze musi dojrzeć i w momencie, kiedy będziemy mieli odpowiednie mechanizmy pozwalające na badanie tej transparentności i tego, w jaki sposób zbackupowane są stablecoiny, to wtedy dopiero będziemy mogli mieć do nich pełne zaufanie. Na ten moment one są potrzebne, zwiększają płynność i są, jakby to powiedzieć, ludzie ich potrzebują, aby dalej wchodzić w rynek krypto, ponieważ bardzo często pierwszym zakupem będzie USDT, a następnie wejście w jakąś kryptowalutę. Jednakowoż w sytuacji, kiedy rynek dojrzeje, będziemy mieli odpowiednie mechanizmy sprawdzające, to te stablecoiny będą również dużo bezpieczniejsze. No nie uważasz, że jeżeli stablecoiny będą miały te wszystkie narzędzia monitorujące, ochraniające, to tak naprawdę będzie się to wiązało, idzie to w parze z regulacjami, bo to regulacje na to na pewno będą tego wymagały. A w momencie, kiedy dojdziemy do tego, że regulacje tego wymagają, to na ile będzie nam potrzebny stablecoin, który generalnie będzie na tyle wymagał dużo informacji od posiadacza danego stablecoina, typu dowód, kim jesteś, adres portfela i tak dalej, że jakby ta idea stablecoina totalnie nie będzie miała racji bytu, bo równie dobrze będziesz mógł przejść do CBDC, które kuźwa, no niedługo będzie, no. To jest, nie ukrywajmy, to jest kwestia kilku lat, żebyśmy pojawiały się naprawdę CBDC, no Chiny mamy już, tak. A co za różnica, czy to będzie stablecoin, tak jak to nazywasz w tej perspektywie, czy CBDC? No bardzo duże, bo dlatego, że w tym momencie nie będziesz, no, zabierasz rynek z takim tym prawdziwym rdzennym spekulantom. Zabierasz rynek bycia jednak w jakiś tam sposób zachowujący swoją prywatność. Może no nie anonimowość, ale dalej uważam, że jakby w świecie kryptowalut to anonimowość, stosując nie tylko, nie wiem, nowy portfel, ale szereg innych sposobów, które są już znane nie tylko w świecie kryptowalut, aby zachować pełną prywatność, anonimowość, przepraszam, transakcji.
Natomiast w momencie, kiedy będzie takie coś, to no, koniec z tym, tak? Jakby będą wiedzieć o tobie, o każdym ruchu, co zrobiłeś, jak zrobiłeś. A ideą kryptowalut, pomimo spekulacji i tak dalej, no ale jakby kierowała, idea, jaką się kierowali twórcy, to było właśnie stworzenie czegoś, co jest poza aparatem bankowym, poza aparatem z urzędów kontrolujących państwowych i w ogóle państwa. No i w takim razie zostanie nam po prostu kolejne paskudne, kapitalistyczne narzędzie do spekulacji. Z mojej perspektywy postawiłbym znak równości między stablecoinem a CBDC, ponieważ nie myślę tutaj o podstawowej idei kryptowalut, o której teraz wspomniałeś, tylko o tym, żeby było to zabezpieczone 1:1, aby nie było obawy, że wydarzy się coś złego, tak jak z stablecoinami algorytmicznymi, tylko żeby mieć pewność, że jeżeli wymienię swoje środki na stablecoina, niezależnie czy to będzie bankowy czy niebankowy, to ze względu na sposób działania i mechanizmy, które mam nadzieję, że się wykształcą, o których wspominałem, będzie to bezpieczna przystań, żeby sobie ulokować środki w cyfrowym odpowiedniku takiego dolara albo złotówki. Po co? Po co? Jak możesz mieć złotówkę? Możesz aplikację mieć tutaj gówno banku, a tu możesz mieć aplikację typu Trust Wallet. Właśnie dla tej masowej adopcji. Tylko i wyłącznie po to. Dla masowej adopcji, no. Czyli jakby masowa adopcja równa się nic innego jak po prostu chęć stworzenia alternatywy i niech sobie jedzie tym samym torem. Masowa adopcja to znaczy dać możliwość użytkownikom decydowania, czy chcą korzystać z gotówki, czy z karty. Jak chcą się uzupełniać, prawda? Jeżeli chcą wykorzystywać tylko środki cyfrowe, niech sobie z nich korzystają, prawda? Jeżeli nie przeszkadza im CBDC, niech to będzie CBDC. Jeśli nie chcą z tego korzystać, tylko chcą wykorzystywać inne stablecoiny, które nie są wydawane, emitowane przez banki, no to wówczas też droga wolna. Suma summarum chodzi o to, aby ludzie mogli przesyłać między sobą wartości w sposób taki, że nie muszą rozumieć, jak to działa, i bardzo istotne jest to, aby działo się to w sposób bezpieczny, niezależnie od tego, kto jest emitentem takiego stablecoina. Okej, okay. Uważam, że tutaj trzeba postawić kropkę. Oczywiście znowu kropkę niezgody do końca. Sami powiedzcie, co o tym uważacie. Czy zgodnie z tym, jak tutaj Janusz mówi, że stablecoiny równa się CBDC, to jest dobre rozwiązanie, czy jednak walczymy o ten kawałek chociażby tej wolności? Sam jesteś trochę wolnościowcem chyba, nie? Jestem trochę wolnościowcem, ale patrzę realnie, że jeśli mówimy o masowej adopcji, to nie każdy na to patrzy w ten sposób. Tak samo nie każdy, kto korzysta z kryptowalut, patrzy na ideę, jaka przyświecała twórcy. Nie no, owszem, podejrzewam, że jakieś 80% tutaj was oglądających to jesteście spekulanci i generalnie nie idziecie za ideą. I nawet jeżeli ktoś by powiedział, że okej, teraz masz chrzanić tą ideę, masz się tu podpisać na papierze, ale dzięki temu zapewniam ci, że zrobisz razy 5 twój cały portfel inwestycyjny, to podejrzewam, że nie wiem, czy się znajdą nawet jednostki, które to by to zrobiły. Zgadzam się w 100%. Natomiast czekamy na wasze zdanie, po której stronie stoicie, które stanowisko jest według was bardziej bliskie waszemu sercu. I widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, podajcie dalej. Jeżeli macie jakieś pytania na temat tej serii albo uwagi, piszcie też śmiało, jesteśmy tutaj po to. Tak, dajcie znać, o czym chcielibyście, żebyśmy porozmawiali w kolejnych odcinkach. Dokładnie.